Dzień dobry. Słuchajcie, kolejny unboxing. Kolejny unboxing od pana Krzysztofa z Dąbrowy Górniczej. I co? Chcecie zobaczyć, co w środku? Wiem. Potrzymam trochę niepewności, bo ja też bym chciał zobaczyć, co w środku. Najpierw poczarujemy trochę o dezynfekcja. Łapek. Kurde, się kończy. To co najważniejsze. No. Trzeba będzie dolać. Od której strony zacząć? Słuchajcie, od której strony zacząć? Bo już sam nie wiem. Zdejmiemy najpierw stretcha. I może się dowiemy, z której strony zacząć. Dobra, zdejmujemy stretcha. O, chyba z tej będzie. Będę trzymał w sam jestem ciekaw, bo kurczę, nie pamiętam. Nie wiem, nie pamiętam. O matko. Jakie dobrodziejstwa. Śląskie kopalniaki, proszę bardzo. Może tak poświecimy, będzie lepiej. Śląskie kopalniaki. Super, kurde. Coraz to wiem. Aż normalnie spróbujemy. Zobaczymy, co to jest. Śląskie kawowe. No to zamiast kawy. Cukiereczki. O, w pazłotku. I ryski. Kurde, dzięki, Krzysztof. No, proszę bardzo. Analogowa kamerka do monitoringu. A dokładnie. Teraz to, żebym się zapchał cukierkami. NVC. 130 BH Sony 12,24 V AC. Podgrzewanie obiektywu kabelkiem. No to w niedługim czasie, słuchajcie, na naszej stronie będzie puszczony monitoring z paru wejść. Ale bajka. Zoom, sterowanie zoomu. Patrzcie, jak pani soczewka wchodzi. I ostrość. I to wszystko można zdalnie zrobić. Się przyda. Super. O, proszę bardzo. Jest i druga. Jeszcze z blombą. Taka sama. Monitoring całą gębą. Sprawdzimy je na filmie. Soldering style. To uchwyt do lutownicy z podstaweczką i prawdopodobnie do wielkości kłeko lutownicy. Kurde, ekstra. Tylko, że przelatuje, ale to się zrobi tu ogranicznik.
Będzie cały zestaw. Potrzebne rzeczy. Ekstra bajka normalnie. Będzie bajka. Co my tu mamy? Zasilaczek. Prawdopodobnie od tych kamer. 15 V, 4 ampery. Toshiba. To nie jest od tych kamer adapter. Wyciągnijmy to resztę na biurko. Bo dobroci, a dobroci. Jakieś sloty retro. Ojejku. To niby jest zasilacz, ale nie wiadomo co w środku. Tu jeszcze są jakieś płytki. A już widzę co to jest. Patrzcie, płyta główna od retro. Ta-dam! To się nazywa retro. To już teraz wiem, to jest zasilacz od tej Toshiby. Proszę bardzo. Komplecik. Oj, będziemy zaraz rzeźbić. Co to takiego? Tutaj dysk, jest tu jakiś zasilacz, brak. Toshiba. Satellite Pro 4200. Piękny stan. Zobaczmy co tu dalej. Karta do monitoringu. GPRS, PC card modem, GPRS, Sony Ericsson, karta PCMCIA do GPS-u. Ale jakie zajebiaszcze metalowe opakowanie. O pany. Krzysztof, dzięki, wielkie dzięki. Jeszcze karta gwarancyjna, płyta jest, instrukcja obsługi. Tu jeszcze coś jest, jakaś kieszeń na dyskietce. Dobra, to odstawiamy i teraz będziemy sprawdzać to po kolei. Ale dobroci, kurde już w tym roku i królik przewyższył Mikołaja. Czyli tak, jedziemy. Słuchajcie, królik, co ja gadam. To jest płyta główna na, zobaczcie, na slot bodajże A1. To jest ten slot na Pentiumy trójki. O, tu kondensator wyłamany widzę. To pewnie gdzieś dostało przy transporcie, ale to się zrobi. Jeszcze ATA. Tu ATA, ale mamy zasilanie też i SATA, także spoko, fajnie. Ta płyta to, kurczę, to będzie znalezisko następne do retro. Bajka. Tu mamy PCI do czterech wejść na kamery. Tak? Cztery kamery. Albo trzy kamery, jedno wyjście na slot PCI. Czyli no, pasuje. Czyli to można użyć, słuchajcie, właśnie w celu do tych kamer, żeby spiąć te kamery w kompa. Kurczę, no to mamy komplecik do monitoringu. Zrobimy monitoring. Jak już tak. Tylko czy to będzie pracować pod Linuxem? Bo bym tak się zastanawiał, czy tej karty w serwer nie wsadzić. Żeby to już pracowało na jednej maszynie, ale to trzeba będzie się skomunikować z naszym naczelnym informatykiem, czyli ze studium, i się porozumieć, czy to się da tak zrobić. Także studium, jak słyszysz, to jest zadanie prawdopodobne. Co my tu mamy dalej? Tuner. Tuner albo karta do zgrywania AV, TV, FM. Tak, to jest tuner FM i
telewizyjny analog. Już przełączam kamerkę, to zobaczymy. Może z bliska, słuchajcie, może zbliżenie zrobimy na to. Dobra. Weźmy sobie tą kamerkę na razie tutaj. Czy to będzie widać, to nie wiem. O, taką może, o, ustawmy. Z tego co tu widzę, no to ma antenę FM. Z wejścia zwykłej anteny telewizyjnej, wyjście AV na tę taką przejściówkę kreatywa bodajże. Ma IS wideo i cinch. Na czym to jest zrobione? Teraz sobie poświecimy tę trochę tą i weźmiemy to sobie pod lupę. SAA 74. Momencik. SAA 7131E. Czy to jest graber? To jest tuner. Tuner na Realteku. Tutaj. Na Realteku. Tak samo jak dongle. Karta grafiki. A co to za karta? Nvidia, tak? MVGA. 64 MB. Dobra. O. I bardzo fajna, ciekawa karta audio. Cemi 8736. Ona może nawet zapracować pod DOS-em. Czekajcie, bo tu nie było widać, ja pokazuję. To jest 64, ta właśnie karta grafiki do retro. I tu mamy audio. Kurde, ekstra. O, i będziemy składać już teraz, w niedługim czasie. Zrobimy filmika z pecetem retro. O. I będą jeszcze oprócz tego, będzie filmik, już pracuję nad tym. Będziemy tworzyć te kartridże do Commodorka swoje. Z grami. Nie swoimi. Co my tu mamy? Pentagram. Jest to modem DSL, czy ADSL na USB. Z tej strony linia telefoniczna, wejście, wyjście. Z tej strony USB kabel. A tego to nie widziałem. Dziwna karta. Sloty mini PCI, ale tylko sloty. Za to nie ma wejścia. Ta karta nie posiada wejścia PCI, czyli jej do komputera no, się nie włoży. Jakaś taka typowa przejściówka. I tutaj to jest pamięć. 512 MB, 333 DDR-ka. No, dziwna przejściówka, słuchajcie. Jeśli wiecie, od jakiego to jest peceta, Made in Canada. No cholera, dziwna jest. To musiało być podłączenie na śledzia miękkiego. A tutaj dwie karty. Tylko jak? I od jakiego kompa? Nie wiem. No dobrze, to teraz jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Mamy kamerki, mamy do tego kartę ekstra. Będziemy mieli na stronie podgląd. Mamy podsumowanie, mamy do stacji tą podstawkę piękną. Kurczę, tylko lutować, nic więcej. Tylko siedzieć i lutować. A tu tak naprawdę to cienko, ja to widzę z czasem. Dobra, rozpakujmy, zobaczmy co to jest. Zasilaczek Optimus. Wojtek, pewnie pamiętasz, nie? Stare czasy w Optimusie. I to jest, słuchajcie, tutaj jest przykręcony przełącznik,
który trzeba wymienić. O, bo nie działa, bo to jest zasilacz AT. Stare czasy. To jest zwykły zasilacz AT, który miał taki hebel, włącznik, taki wciskany. Nie na dotyk, tylko wciskany włącznik. I tu mamy właśnie te złącza AT do płyty głównej retro. Świetnie, bo takiego mi właśnie brakowało. Już teraz jest. Sprawdzimy go. Plus 5 V 20 A, minus 5 V 0,5 A, plus 12 V 8 A, minus 12 0,5 A, 200 W. Ok, Optimus, to był kiedyś, ale on waży, wiecie? Super, kurde, mamy zasilacz AT, będziemy składać retro. Co tu dalej? Co my tu mamy dalej? To jest taki przejścióweczka, słuchajcie, do peceta, żeby tu było można wstawić stację dysków. Stację dyskietek możemy wstawić w kolorze białą. Zobaczcie, o. I to powinno tutaj ładnie wszystko przypasować. Moment. O. O, w ten sposób. Tu ładnie odczyścimy, będzie ślicznie. Możemy wstawić taką czarną stację, też powinno tutaj wszystko przypasować. Tak, ona tak leży, a tym jest po prostu dociśnięta. Piękne retro będzie. O, dzięki, 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 jeszcze raz. No, szał. Co to jest? Pamięci stare retro. To są jakieś dimy 256. Tak, 256 DDR-ki. Tu mamy USB. Słuchajcie, bez kosteczek. Mamy gotowe przejścióweczki USB. 4 sztuki. Takie możemy sobie na przykład wyprowadzić jako wejście do jakiegoś urządzenia lub do peceta. Lub do na przykład wyjście z kamery dodatkowe. Tutaj tylko założyć inną lampę. Świeci to prosto w kamerę, nikt mi nic nie mówi. A, bo to nie live. Dobra. DDR 1 giga 3200. Stara jedynka DDR-ka i 1 gigowa. Patrzcie, z dwóch stron są pamięci. Good RAM. Ale stara. Czy tylko ktoś naklejkę się pomylił? A może i faktycznie to jest 1 giga. No 1 giga to... Windows 9.8 obsługuje jedynkę? Nawet nie wiem. Bo obsługuje. I stare simy. Słuchajcie, parka starych simów. 9851H. To jest para takich samych simów. Co to jest? Ile to jest? Dopiero po włożeniu, nie powiem wam. Mogą być dwie jedynki. Mogą być dwa jednomegowe. I tutaj też jest jeszcze sim, ale to już jest inny sim. Dłuższy. Jakiś serwerowa pamięć. Bo pisze, że no, jest jakaś serwerowa pamięć. Słuchajcie, jest inna. Jest, że tak powiem, o tyle dłuższa od starego SIMa. No dobra. Tu jeszcze jakieś laptopowe stare. O. Tak, bo chyba jedno mam, to będę miał dwie. 32 mega. 2 giga. 2 giga na starym slocie. Szok. Jestem pod wrażeniem. PC 112800? Skąd taką pamięć? Pierwszy raz widzę taką pamięć. A to jest
to jest, proszę was, co to jest? Kurde, no, Chińczyki nie napisali. Kingston, ale jaki? Nic, trzeba będzie to posprawdzać w retro sprzęcie. Dobra, pamięci, fajnie. Do pamięci retro. Okej. Okay. Podsumowując, tutaj mamy ten właśnie pcimcie do GPS-a. GPS card modem. Ekstra. To jest przelotka do retro. Fajnie, też super. Co to jest? O, ho, ho. Ho, pensety precyzyjne. Kurczę, ekstra jest w pensetkach. Chociaż nie powiem, ta moja też jest ekstra. Ta jest ekstra precyzyjna. Kurczę. Nie wiem, łapnie ostrość? Pewnie nie łapnie. Do SMD. No kurczę, bajka. Nierdzewka czy magnes? Nierdzewka. Magnes nie bierze. Ekstra bajer. I druga jest prosta. I płaska. Jeszcze nie rozpakowana. Ta była rozpakowana. Fajnie. Nie no, takie rzeczy to trzeba od razu tutaj do szuflady z narzędziami. Przecież ja tego będę zaraz używał. Ojejku, jejku. O, i nie. Co ta lutownica taka pijana? I słuchajcie, płytki stykowe. Jedna duża do złączenia, druga mniejsza bez łączenia. Mam taki sam zestaw. Jedną większą z dołączenia do kolejnych i jedną mam mniejszą, której nie pic, ni w oko. nie da się jej połączyć z niczym. Kurczę, ekstra. Gdzie moje płytki stykowe? Właśnie o tym mowa. O tym mowa. Patrzcie. Tylko, że... A inne połączenie. O kurde. No. Jeszcze inna jest. No to co? A to jest właśnie taka jak ta. Też inna, bo ta jest większa, ma wejście na śrubki, ale w sumie jest, reszta jest to samo. Ale będzie można zrobić projekcik już na tylu płytkach. Kurczę, ekstra, dobra. Wszystkie płyteczki tutaj. Już mają miejsce swoje. Się przyda, będzie jak znalazł, jak będzie trzeba. No dobra, zobaczmy co to jest. Gigabyte. Slot do... Słuchajcie, to jest cały retrokomputer będzie pewnie. No. PGA 370 na ten slot, ten co mówiłem. Już nie pamiętam jak on się nazywa, nie chcę kłamać, ale A1 czy A2? Jakoś tak to było. Gdzie ta płyta ma? Tutaj. O. Tylko jeszcze do tego radiator. O, tak to było. Kurczę, retro. To jest AGP z TV Outem. AGP z TV Outem i to jest Rage, jakiś Rage. ATI Rage, ale jaki? 128 na starego AGP, na tego uszkodzonego AGP właśnie. A ogólnie to, czekajcie, jaki ten procesor ma prędkość? Co to jest? To jest AMD jakiś, ale co to jest? Kurde, nie ma. Się włoży, to się zobaczy. I tutaj jest S3 Virtus.
stara S3 właśnie z tymi wielkimi pamięciami, które można sobie dołożyć 4 mega, czyli w sumie 8, ale teraz jest 4, czy 4. To jest 4 z dookładanym jeszcze 4-megowym. Pamiętam, miałem kiedyś taką, osobiście wkładałem do tego sprzętu. A tutaj, o zobaczcie, kiedyś komputery ważyły, a nie tak jak teraz jest. Komputer wielkości, oszczędność materiału, do wszystkiego to zmusza. Super, dzięki. No i dobra, i zobaczymy tego retro laptopa. Czy on zagada, czy nie zagada. Ale powiem wam, że opakowanie solidne. Włóżmy to. Włóżmy to. O. I może jeszcze procesor mi to wejdzie. Procesor może owinę. Tymczasowo, tak chociaż trochę. O. Podwójnie i wejdzie to. Dobra. Sprawdzamy. To odkładamy, bo będzie z tego ekstra. Zabawka. Płytę główną spakujemy. Płytę główną. I będziemy gielcować niedługo. No dobrze. Do retro. To za chwilę do retro. Tu są pamięci, to niech będą. A ja tutaj się modzę ze swoimi tymi kartridżami do starej maszynki Commodore 64. Dobra, zobaczmy, co to takiego jest. Gdzie tu włącznik jest? Jakiś hebel powinien być z boku. To jest CD-ROM. Mhm. Tu? To jakiś zaklucznik. Odkroczone, zakluczone wcięcia. Ale jaja. Gdzie on ma wejść? Dobra, podłączmy sobie zasilacz. Zobaczmy, może coś zamruga. Mhm. 15 V. Kiedyś nie było tego standardu 19 V. Były tylko 15 V. 14 V, 21 V były zasilacze. O, coś tu się ładuje, na zielono jest. Stacja dyskietek. Kurde no, retro. Panie, piękny Toshiba, stara Toshiba. Tylko teraz tak, gdzie ona ma włącznik? Tu ma głośność, wolumę. Nie wiem, to nie tu. Czy tu coś ruszyło? Cicho, cicho. Się zapaliły diutki i matryca jest! XP. Coś tu widać. Jak się naciśnie. Widać, tylko to jest typowo pasywna matryca. Ojejku, pamiętam takie matryce, słuchajcie, no nic nie zobaczysz jak do... No. To są dopiero czasy. Tak nie można, tak będzie widać. I patrzcie, przyciągnę myszkę, patrz, jaka smuga. Kurczę, że tu XPEC poszedł, jestem pod wrażeniem. Komputer może być zagrożony. Dobra, gdzie tu jeszcze się jasność regulowało? Na pewno jakimś potencjometrem z boków. Tutaj pewnie jest jasność. Nie, to jest jakiś przełącznik. Do czego ten przełącznik służy?
Aha, do otwierania i zamykania pcimci. Włącznik on, no. No dobra, zobaczmy sobie mój komputer i będziemy wiedzieć zaraz właściwości. Okej. Okay. Serwis pack 2, 3, procesor Intel Celeron 378, 192 MB RAM-u. Ale ten monitor to jest... Ale retro. Przecież tutaj nic na nim nie widać. No dobra. Ale X-Pack poszedł na Celeronie. 378. Aż dziwne, że taki Celeron 378. Dobra, otwórz. Otwórz mi komputer dwa razy. Co tu za dysk siedzi? Oh my god, tu jest myszka. Jak na białym tle to myszki nie widać. Jak się przesuwa, to nie widać myszki. Kurczę, jak ci ludzie, zobaczcie, kiedyś na takich sprzęcie pracowali. 10 giga, 9,30 rozmiar. No. 2,4 giga zajętego miejsca. Jestem w szoku, że to jeszcze działa, słuchajcie, z taką pasywną matrycą. To jest właśnie pasywna matryca. Widać tylko tak, pod jednym kątem i już tak, nic nie widać, tak, nic też nie widać. Wygląda, jakby była zepsuta. Jakby ktoś chciał pierwszy raz, ktoś, kto ma mniej niż 20 lat, dajmy na to, w tej chwili zobacz taki komputer, wyrzuci go na śmietnik, bo matryca jest popsuta, nie? Bo nie widać. A to działa. Dobra, słuchajcie, ja dziękuję za obejrzenie, a dziękuję przede wszystkim dla Krzysztofa z Śląskie Kopalniaki. Zobaczmy jeszcze tego czarnego na koniec. Od dzisiaj każdy odcinek się zaczyna białym kopalniakiem, się kończy czarnym kopalniakiem. I serce staje. Sierp i młot, panie. Nie no, to ty. Barburka. Mi to przypomina, że to jakieś święto było. Cukierki kakaowe jak kakaoszele. Śląskie cukierki ziołowe. O panie, to jakieś ziółko będzie. To może ja już z tej wizji dzisiaj zejdę. Na dzisiaj dość. Cukierek w kształcie węglika. Uwaga, jeść czy nie jeść? Oby sraczki nie było. Nie no, żartuję. Dobra, dość. Jednak ziołowe. Pozdrawiam.